Cześć kochani, seria pytań i odpowiedzi. Bardzo za nie wszystkie w ogóle dziękuję. To pytanie, czym różni się magia, myśl i sukces z lekkością od magii, myśli prawdziwej i pewności siebie, to jest pytanie, które zadajecie najczęściej, dlatego od niego zacznę. Jedyne, co te programy mają wspólnego, to jest nazwa Magia Myśli, dlatego że to jest nazwa serii programów, który ma na celu zlokalizowanie i przepracowanie Waszych podświadomych przekonań na dany temat. I używam do tego w tych programach autohipnozy, różnych technik programowania umysłu. W szczególności jak byliście w pierwszym programie, to dokładnie wiecie, jak to wygląda. To są nagrania, które bardzo głęboko działają na Waszą podświadomość i zmieniają dzięki ich słuchaniu Wasze podświadome wzorce myślenia. Natomiast pod każdym innym względem te programy są różne. Magia Myśli, Sukces z Lekkością jest to program, który pozwoli Wam realizować swoje cele. Jak byłyście w szczególności w tym pierwszym programie, to wiecie, że skupiamy się tam na działaniu i przepracowujemy wspólnie wszystko to, co powstrzymuje Was przed działaniem. Czyli wtedy, kiedy czujecie jakiś autosabotaż, wiecie, co macie robić, ale z jakiegoś powodu tego nie robicie. Zwykle wtedy to są jakieś podświadome przekonania. Kiedy zamartwiacie się o finanse, kiedy zastanawiacie się tak naprawdę, co o Was inni myślą i to Was blokuje przed działaniem, kiedy macie lęk przed sukcesem, albo przed porażką. To są tematy, którymi zajmujemy się w Magii Myśli Sukces z Lekkością. Natomiast w Magii Myśli Prawdziwej Pewności Siebie zajmujemy się tym, żebyście w pełni poczuły pewność siebie. Po co nam pewność siebie? Po to, żeby działać, ale po to, żeby działać w zgodzie ze sobą, akceptując każdy aspekt siebie. Program Magia Myśli Prawdziwa Pewność Siebie to jest program dla tych osób, które w siebie wątpią, które nie mają pełnej wiary w siebie, które wiedzą, że jeśli by poczuły taką pewność siebie z wnętrza, taką prawdziwą, która nie ma nic wspólnego z jakąś arogancją albo umniejszaniem innych, porównywaniem się do innych, tylko taka prawdziwa, autentyczna pewność siebie, to wtedy realizowaliby tak naprawdę swój potencjał. I to jest dla tych osób. My przepracowujemy tam krytyka wewnętrznego, przepracowujemy pewne schematy i takie sposoby obronne, reakcje, w szczególności z dzieciństwa, kiedy na jakimś etapie życia ktoś nam coś powiedział albo my zinterpretowaliśmy to w jakiś sposób, że przestaliśmy wierzyć w siebie i wątpimy w siebie, nie doceniamy siebie. To jest program dla tych osób. Moją intencją przy tworzeniu tego programu było to, żeby jak najwięcej z nas poczuło tą prawdziwą pewność siebie, czyli taką akceptację całych nas, tych naszych cieni i blasków, naszych silnych stron, ale również tych słabszych stron, bo każdy z nas jest unikalny. Bo słuchajcie, im więcej osób będzie czuło taką prawdziwą pewność siebie, nie wynikającą z jakichś braków, takiej chęci wywyższania się, to wtedy wiem, że będziemy bardziej otwarci na drugiego człowieka. Będziemy w stanie doceniać w nim i dostrzegać wartość, ponieważ będziemy to potrafić dostrzegać w sobie. Bo słuchajcie, wszystkie reakcje, kiedy my bardzo surowo oceniamy innych, to zwykle dlatego, że dużo bardziej nawet surowo oceniamy samych siebie. I wynika to z różnych przyczyn. Z mojego doświadczenia taki surowy krytyk wewnętrzny to jest jeden z powodów, który wpływa na przykład na stany depresyjne. Dlatego bardzo mi zależy, żeby tego krytyka się pozbyć albo uciszyć jego głos i pokazuję, jak to zrobić. Jeden bardzo taki bliski mojemu sercu tydzień pracy to jest praca z wewnętrznym dzieckiem, z spotkaniem swoim wewnętrznym dzieckiem i tak naprawdę popatrzeniem na nie i na te deficyty, które gdzieś tam w sobie często nosimy całe życie i wlanie w to dziecko takiego poczucia pełnego bezpieczeństwa, miłości, akceptacji, bycia takim mądrym rodzicem dla siebie.
bo my to możemy dla siebie zrobić. Już nie jesteśmy dziećmi, jesteśmy dorosłymi. I to sobie przepracujemy również na poziomie podświadomym po to, żeby te wszystkie zmiany, one weszły na bardzo głęboki poziom. I tam są również tygodnie, które będą pokazywać, jak zmienić ten dialog wewnętrzny, jak nie obwiniać się za wszystko, jak skończyć z tym negatywnym ocenianiem siebie. Także mnóstwo niesamowitej wartości. A słuchajcie, jeszcze tego nie powiedziałam, a to jest ważna rzecz. Przez 5 tygodni będziecie słuchać nagrań hipnoterapeutycznych, które będą zmieniać Was, Wasze limitujące przekonania na swój temat. Ale później dostajecie ode mnie bonus, czyli nagranie medytacji w ruchu. To jest medytacja, to jest takie nagranie, które możecie słuchać w czasie spacerów, w czasie uprawiania sportu, w czasie wykonywania różnych zadań w domu. Możecie je słuchać tak naprawdę cały czas i ono będzie Was utrwalać wszystkie te zmiany, które zaszły w programie hipnoterapeutycznym, kiedy będziecie poddani hipnozie. Także to będzie takie nagranie, które myślę, że zostanie z Wami na długi czas i bardzo się na to cieszę, bo ja wiem, że wiele z Was słucha moich nagrań i afirmacji w czasie dnia, a to będzie jedno z takich nagrań, którego będziecie mogli słuchać jeszcze długo.